Witam w papiernikowej warsztatowni na spotkaniach z ikonami. Ręka staje się już bardziej przestrzenna. Musimy jeszcze chwilę poczekać. Zrobimy teraz kawałek tkaniny. Ta tkanina jest bardzo prosta, ponieważ jest prawie gładka. Jedynie mamy niewielkie zaznaczenia trochę ciemniejszym kolorem, do tego kadmiu domieszamy brązu i to już nam powinno wyjść. Ta tkanina jest prosta. Bardzo niewielkie są tutaj różnice w światłocieniu, natomiast ona jeszcze później po namalowaniu, już po dokonaniu tych przyciemnień w miejscach zagłębienia, jeszcze trzeba będzie na niej zrobić złote wzorki. Tu jest jak gdyby taki nadruk na tej tkaninie, który później będziemy musieli zrobić, ale to już będzie na samym końcu. Mamy kolor, który jest mniej więcej podobny, ale po nałożeniu dopiero zobaczymy, czy to jest ta czerwień, czy musimy do niej dodać. Najprawdopodobniej trochę ugru będzie trzeba dodać. Kolory nie mogą być zbyt ostre, muszą być stonowane. Te kolory kiedyś na ikonach, które powstawały w średniowieczu, może były mocniejsze, ale z biegiem czasu te kolory wyblakły, ponieważ one wszystkie były z naturalnych barwników robione. Także na dzień dzisiejszy ikony kojarzą się nam właśnie z taką kolorystyką lekko przygaszoną. Ten kolor jest troszkę ostrzejszy niż na reprodukcji, ale będziemy go przyciemniać. Jak widzicie, nie zamalowuję tych kresek, które żeśmy nanosili, ponieważ chcę tylko sprawdzić, czy ten kolor nam będzie pasował. I teraz trochę nam to czasu zajmie, ale będziemy musieli sobie poprawić brązową farbą, na przykład nie czarną, tylko jakąś farbą, która jest w tej naszej gamie. Poprawimy sobie te linie. Nam pozwoli zachować rysunek, a przy okazji nie będzie się kłóciło z tymi kolorami, które tutaj mamy, ponieważ ten brąz i tak jest używany na ikonie. Tutaj nam wystaje kawałek tego zielonego zaboju. Jest to też taki sprytny, często używany
sposób właśnie dzielenia kolorów, żeby ta plama nie była taka duża, jest właśnie takim małym akcentem zielonym. Tak samo tutaj ta część, która jest właściwie zielona, też jest takim akcentem czerwonym, żeby się równoważyły nam te plamy barwne. Czerwień na naszej szacie już jest położona. Teraz możemy spróbować, czy ten brąz, który tutaj mamy przygotowany, będzie dobrze tutaj współgrał z tą czerwienią, żeby nie było za dużego kontrastu. I rozprowadzamy ten kolor, mieszamy go, żeby zobaczyć, jaki jest efekt. Mamy wstępnie położoną czerwień szaty. Jak widzimy, na tej szacie nie ma takich błyszczących blików. No, świadczy to o tym, że ta szata jest, ten materiał jest matowy. Natomiast ten drugi, poprzez to, że ma dużo takich białych rozbłysków, na pewno jest tutaj przedstawiony jako materiał błyszczący. Jest to też taki dodatkowy kontrast, oprócz kolorów, jeszcze dodatkowy kontrast faktury tych tkanin. Ten czerwony kolor mamy wstępnie dobrany. Jeszcze i tak będziemy musieli pomalować tutaj ze 2-3 warstwy, tak żeby nie było widać śladów pędzla. Teraz się weźmiemy za przygotowanie tej ciemnej zieleni. Ta zieleń jest bardzo taka głęboka, nasycona. Przygotowałam odcień ciemnej zieleni. Zgasiłam ją troszkę jeszcze czerwienią, żeby uzyskać taki kolor bardzo głębokiej zieleni. Ona będzie jeszcze dodatkowo ciemniejszymi tonami i jaśniejszymi nam tutaj rozświetlana. Tu już cały dół ikony jest, cały dół i to, co nam brakuje, jest w kolorze zielonym.